Co mam brać, kiedy jestem zdenerwowany? Co mam brać, kiedy jestem w depresji? Dzisiaj nie odpowiem na te pytania, ale pokażę Wam, jakie suplementy diety używam. Hello, tesorini! Witam w mojej kuchni! Dzisiaj opowiem Wam o suplementach diety, jakie codziennie używam, ponieważ nie chciałabym powtarzać się i mówić Wam to w każdym vlogu, postanowiłam zrobić oddzielny filmik o suplementach. Od lewej do prawej ustawiłam w kolejności. Jak widzicie, troszkę tutaj tego jest. Tutaj mam je wszystkie na blacie ustawione, żebym o żadnym nie zapomniała, bo jest ich trochę. Moim ulubionym suplementem z tych wszystkich, które tu widzieliście, jest Selenium Bonus. To jest preparat połączony selen, chrom, cynk i różne witaminy. I to jest mój najbardziej ukochany suplement z Life Plan. Nie jestem sponsorowana przez tą firmę, ale niestety nie można go już kupić u nas w Polsce. Ale jak ktoś jest w Anglii, to polecam, możecie sobie kupić. W związku z tym musiałam się posiłkować czymś dostępnym u nas i to jest akurat w tym momencie selen plus cynk, też z witaminami. Wiadomo, skład jest podobny, natomiast ilość tych poszczególnych mikroelementów i witamin jest mniejsza. No jestem z niego mniej zadowolona, no co Wam powiem. Tyle Wam mogę powiedzieć. Ok, następna bardzo ważna rzecz, czyli selen. Selen, preparat selenowy z jakimiś witaminami, codziennie jeden. Następna rzecz nieodzowna w mojej apteczce i w codziennej suplementacji to jest witamina B-kompleks. Niekoniecznie musi być z tej firmy. Mam tutaj różne. Może być tak tylko kompleks. A co jest ważne, żebyście patrzyli, co tutaj jest z tyłu napisane, czyli jak dużo jest tych poszczególnych B. Również zwróćcie uwagę na to, że B kompleks musicie połykać, nie na przykład B1, czy B2, czy B6, dlatego że poszczególne składniki witaminy B działają dobrze, jeżeli są wszystkie razem, dlatego musicie kupić B kompleks. Oczywiście nie możemy się też obejść bez magnezu, magnez z B6. Lub taki magnez, lub każdy inny magnez, to akurat firma nie ma najmniejszego znaczenia, to jest Solgar, to jest jakiś Evergood, chyba w jakimś supermarkecie kupiłam. Też patrzcie na to, ile mają tutaj magnezu, bo preparat może być tani, a w związku z tym magnezu jest mało. Ile trzeba magnezu i selenu i tak dalej, to wszystko znajdziecie na internecie lub jeżeli chcecie, to zrobię Wam osobny filmik o tym, ile tego trzeba brać. Następna ważna półeczka to są witaminy C. To znaczy, to jest witamina C z różnych firm, jakie używałam. I tak. Witamina w proszku, którą używam około 3000, to jest jedna łyżeczka, to jest 1000, używam około 3000 zawsze z wodą, robię sobie po prostu butelki z przygotowaną wodą i z witaminą C. Do tego biorę jakąś witaminę C w pigułce. Tutaj wszystko jedno zależy z jaką firmę sobie kupicie. To jest akurat Swanson i to jest witamina z dziką różą. To jest też dobrze, dlatego że dzika róża ma flawonoidy i wtedy witamina C lepiej się wchłania. Może być taka, jaka tam Wam zasmakuje. Następna ważna rzecz to jest witamina D. Witamina nie D2, witamina D3. Co jest to później? Witamina D3, nasze odkrycie zeszłoroczne, czy 2 lata temu chyba. Około 2 lata temu dowiedzieliśmy się o pozytywnym wpływie witaminy D3 na nasz organizm. No i w związku z tym teraz ją połykamy. To jest akurat D3 w pigułkach, kapsułkach, nie wiem jak to powiedzieć, takie przejrzyste.
Tak wyglądają te kapsułki. Tak. A to jest D3 w kroplach. Zależy co dostaniecie i komu co będzie bardziej pasowało. Ale pamiętajcie o tym, żeby witaminę D3 połykać zawsze z witaminą K2, MK7. Również dostaniecie w aptece, czasami na zamówienie. Następną rzeczą to jest multivitamina, niekoniecznie taka, może być supradyn, nie wiem, centrum i tak dalej. I tutaj macie śladowe ilości, co prawda, ale wszystkich witamin i mikroelementów. I to jest baza w każdej apteczce i przy każdym suplementowaniu się. Dodatkowo koenzym Q10, do tego nie biorę codziennie. Witamina A plus E. Tutaj również nie ma znaczenia jaka firma, ale żeby te wszystkie rzeczy, które Wam wcześniej pokazałam, dobrze się wchłaniały, to potrzebna jest witamina A plus E. Oprócz witamin i mikro, makroelementów dla poprawienia mojego zdrowia czy utrzymania mojej dobrej kondycji, biorę tak, Ostropest. To jest Ostropest w ziarnach, można go też normalnie wszędzie kupić, można go zmielić, ja go gryzę akurat. I Ostropest oczyszcza nam wątrobę. Jak coś Wam usiądzie na wątrobie i czujecie się ciężko po zjedzeniu, Ostropest bardzo dobry. Propolis. Oczywiście propolis jest na przeziębienia i na ogólną odporność organizmu, bardzo ważna rzecz. Ocet. Wydawałoby się, że nie ma nic wspólnego z suplementami. Ocet to ocet, tylko że to jest ocet cydrowy, ekologiczny koniecznie. I to jest rzecz bardzo ważna przy suplementacji, ponieważ jeżeli chcecie, żeby te suplementy dobrze się wchłonęły w Waszym organizmie, musicie mieć zakwaszony żołądek. Nie mylić tego z zakwaszeniem organizmu. Żołądek musi być zakwaszony, a często w dzisiejszych czasach tak nie jest. Dlatego biorę sobie wcześniej, 15 minut wcześniej, troszeczkę tego octu. Ja akurat biorę pół łyżeczki, bo no, tyle mogę znieść. Pół łyżeczki octu do wody i mieszam z wodą i to wypijam i wtedy te suplementy lepiej się wchłaniają. A to jest pyłek pszczeli. Również na wszystkie powiedzmy choroby, zapobiega wielu chorobom, wspomaga odporność i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też ma różne witaminy, mikroelementy i tak dalej. I to sobie robię z wodą wieczorem. Łyżeczkę albo łyżkę od zupy, tak trzeba sobie stopniować, najpierw łyżeczkę, potem coraz więcej można, aż do łyżki. I to sobie biorę z wodą, ponieważ to musi odstać. I rano jak wstaję przed kawą, przed jedzeniem, to sobie wypijam ten pyłek pszczeli. I to by było, kochani, wszystko. A teraz Wam powiem jeszcze, ile czego biorę. Okej, kochani, pokazałam Wam już wszystkie suplementy, diety, jakie codziennie biorę, a teraz powiem Wam, ile tego codziennie biorę. Tak jak już wspominałam, jeden selen, 3 witaminy B-kompleks, 1 magnez B6, 3000 witaminy C w proszku do wody, 3000 witaminy C w pigułce, 8-10 tysięcy witaminy D3, jedna pigułka K2, MK7, jedna multivitamina. I jedno A plus E. Kochani, i to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości co do tego, ile i co codziennie połykam.
Prawdopodobnie wielu z Was stwierdzi, że to jest strasznie dużo. Zapewniam Wam, że żyję i to całkiem dobrze. Nie mam problemów ze spaniem, nie mam problemów z przeziębieniami, nie mam problemów przede wszystkim ze złym humorem, ponieważ to jest właśnie moja złota metoda. Bez selenu nie ma dobrego humoru. I powiem Wam na zakończenie, że nie zawsze tak było. Kiedyś, kiedy nie wiedziałam tyle o suplementach diety, miałam depresję. Miałam depresję długi czas i w końcu zaczęłam zażywać substancje na depresję i to był Deprim, takie zielone pigułeczki ziołowe. I ten Deprim bardzo mi pomógł. Jednak po jakimś roku stosowania Deprimu stwierdziłam, że może to nie jest za dobre, żeby cały czas się wspomagać, no nie wiem, w sumie takimi jakimiś dziwnymi rzeczami. I przeczytałam w książce, akurat zupełnie niezwiązane, przeczytałam książkę o zdrowym odżywianiu, to akurat była książka Życie bez pieczywa i tam autor zaleca, żeby się suplementować selenem, AE i tak dalej. Poszłam do apteki, kupiłam sobie ten mój pierwszy preparat selenowy i zaczęłam połykać ten selen i po tygodniu stwierdziłam, że hej, ale ja przecież zapomniałam w ogóle o tym deprimie. Miałam sobie kupić w aptece też deprim i go połykać. Okazało się, że absolutnie nie jest mi to już potrzebne i tak to właśnie odkryłam, że selen wspomaga moje dobre samopoczucie i teraz, jak widzicie, zawsze jestem zadowolona i to nie tylko specjalnie na zamówienie do vloga lub do filmu. Po prostu tak mam cały czas. Ok, to by było wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie jeszcze jakiś filmik związany z suplementami, to zapraszam do komentowania, polubienia mojego filmiku. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, co brać, jak jesteście zdenerwowani, jak macie depresję, jak Was boli to czy tamto, jak Was boli głowa, dlaczego Was boli głowa, dlaczego należy brać D, dlaczego należy brać C, możemy rozwinąć tą myśl w kolejnym filmie. Dajcie mi znać. Bye! Bye!